Tak halo. No halo. Słucham? A, no ja dzwoniłem, a ty ja dzwoniłem, bo zobaczyłem twoje zdjęcie na YouTubie i podawałeś właśnie tam numer z majorem. No major, co lajta robi? Ja z Białegostoku jestem. Spierniczył. Słucham? Niech zło. A w internecie jest. No pewnie. Twoje zdjęcie było. A teraz pizzę jadłem. No pizzę, bo widzowie wysłali i samochód przyjechał z pizzą. Słucham? Bardzo smaczne. Halo? Halo, jestem. No, pizza, a ja ogółem chciałbym też pizzę wylizać. Halo? Pizzę bym chciał wylizać. Halo? Tak? No, lajta robimy. Co? A to Krzysiek. No bo czytałem czyli ma. Panowie, gratulacje Narodowa Rada Gejów Polski i Wszechrusi uznała was za parę heteroseksualną roku w Polsce. Nagroda to wspólne wakacje na wyspie Lesbos i zmniejszenie bębena konona przy użyciu wiązki chrustu. No halo. 3 złote. A może do ciebie będzie z robotą nie wypaliła, ale będę szukać innej roboty. A można będzie do ciebie dzwonić? Nieraz? A może byśmy się... Tak no by było, może byśmy się kiedyś może spotkali. Ale co? No, na co nieco, na jakiś obiad, kolacja, muszę pod Mińsko, tak? Mam, no, mam. A ja jestem kawalerem i po prostu jestem samotny, nie mam żadnej po prostu kobiety, a i szukam sobie jakiejś, jak to się mówi, białej damy, żołnierki. No pewnie. Jesteś fajna, super szprycha. Dobra, podjadę. O cholera, ja bym ci te nogi rozchylił i cipkę wylił. Dobra, dobra, jutro rano. Dobra. Ja jestem Lupiterem. Dobra. Na razie. Lupiterem jestem. Lupiterem. No, nagrywam ludziom filmy. Ja mam swój kanał. No, ja tak powiedziałem, przepraszam, że tak powiedziałem. Nie szkodzi. Słucham? No pewnie. O, wiesz, ile kasy mam? No pewnie. Nawet bym... Mógłbym cię do hotelu zabrać i przywrócić na bok i bym cię ten od tyłu chlasnąłbym. No jest to na żywo. Bo jestem prawdziwy, nie jestem fałszywy, jak to się mówi. Nie miałem wcześniej. Ja żony nie mam. Jestem kawalerem. Słucham? A po co? Ja nieraz wychodzę i spotykam fajne, wspaniałe kobietki, które chcą ze mną porozmawiać i zawsze gdzieś usiądziemy obok ten i porozmawiamy, ale ogółem nic nie robimy. Po prostu ja kiedyś pracowałem w kuchni i po prostu mam badania sanitarne i muszę uważać, żeby
Halo? Jakiej zarazy się nie nabawić. Tak? Tak? A chyba mokra jesteś, co? Tak. No fajnie, ale te twoje soki bym wylizał do białej. Proszę? Tej. Do, nie białej, do czerwoności te by było. Nie słyszę. Byłeś tak lizana, byłeś była cała czerwona. Ja żadne na ogródku, bo czerniarki nie. Dobra, będziemy. Mam, ale ona schowana. Zrywasz się. Przysyłam, daję ci buziaczka. O kurde. Mam 20. Nie, tam betoniarki nie ma. Tysięcy. Fuk. Tak. Mam betoniarkę, a co chcesz pan robić? A mam, a na kanale, wiesz jaka jest u mnie oglądalność? 7 miliardów. One nie do sprzedania. Nie. Jak pan chce kupić betoniarkę, to możesz pan kupić z pomaszu. No betoniarkę ma. A chciałabyś się na pewno ze mną nie, spotkać? Nie, nie sprzedaję. Ja ubiorę się na sportowo, bo ja zawsze na sportowo chodzę. Proszę pana. Nie sprzedaję sprzętu swego budowlanego, no dobrze, będzie tak. A nie żadnego. Bo daj mi też potrzebne. No. Mogę wykonać usługę. Tak. Mam. Mam po prostu. Nie będę mówił, ale mam po prostu. A proszę, obok jest piłka nożna. No piłka nożna. Nie wiesz, co to jest piłka nożna? No właśnie. A gdzie to jest? Mam te. Ekstra seksowny. No, proszę pana, to trzeba pierwsze tak. Dać mnie na. Majteczki, kropeczki. Na pewno nie w kropeczki, bo jestem mężczyzną. Ale mam niebieskie. Super. Takie jak nie wiem co. Proszę pana, najlepiej przyjechać do mnie i porozmawiać. Ja nie wiem. A jakbyś była. Koło proszę mnie. Pana, co byś mój to ja mam brygadę, że my możemy wykonać remont. Dobra. No pa. Ty! Kurwo! Tak? My masz tej kurwy! Wykazuję! Zacikam pierdolę!